mały! Obrzydliwy ty! Thank you.
Strzała wszystkim! Wszyscy? To jest Posejdon. Posejdon? To są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Posejdon jest dziadkiem Echidny i... Echidna? Złaś na dół i to już! Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Echidna, idziemy do domu! No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. Niech się skończy smutny czas, Violet sobą będzie wraz. Abrakadabra. Krycie, zaraz będzie! Zeus? Czy to ty? Nie! Czy to Ricky Martin? Niezupełnie! Czemu krzyczymy? Bo on jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy! Chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa. On jest...
Weź się po aspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och! Przerażający sen! Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie. W ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie! A co z zębami? Chciałem zęby jako amulet. Tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu? Czemu nie? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Daj spokój, wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę. Zaraz, zaraz. Jeśli żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to... To po co mi one? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę. Co zamierzasz? Będę kandydować na burmistrza. Natanie juniorze, znów to zrobiłeś! Słyszysz mnie? Znów! Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziąseł, słyszałeś? Dawno powinnam chyba cię tam wysłać. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, ależ, Natanie. To także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam. Wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój. Jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem. Prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciałeś i nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda. Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Pora się zwijać. Trzym się, Natanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. A więc jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie.